Cześć, Vi. Jednak zadzwoniłeś. Dzięki. No, co tam się znowu stało? Obiecałem przecież. Nie dla każdego dotrzymywanie obietnic jest oczywiste. Więc? Masz coś dla mnie? Evelyn nie ma już w chmurach. I chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Coxivie Fingers. O kurwa. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, Vi. Co taki upakany? Ogólnie zła akcja. No, nawet mi się tu podoba. I co? To bardziej twoje klimaty niż chmury? Te dziwki są przynajmniej autentyczne. Tylko jak już weszli, jeden z tych chłopaczków rozpoznał swoją matkę. Mówiła mu, że pracuje w hotelu. Grubo, co? Bo ja wiem, czy grubo? Raczej smutno. Cześć, słodki. A dokąd tak pędzisz, skarbie? Podobasz mi się. Co? Hej, kotku, gdzie się tak śpieszy? Kochanie. Jakie kurwa, hej! Jakie kurwa, kochanie! Co ty tu robisz, pytam? Słońce, nie róbmy afery. Za darmo ci zrobił? Pierdolisz. No, za darmo. Wygląda biednie, ale działa. Nie kazał ci płacić w ogóle? Czy na kreskę wzięłaś? No przecież mówię, żadnych pieniędzy nie chciał. No co? Vi, masz chwilę? Chcesz pogadać? Chodziło mi o taką dłuższą chwilę. Możesz przyjechać do obozu? Mam problem. Już jadę. Dzięki. Czekam. A możesz powiedzieć coś więcej? Co to za problem? No, może lepiej będzie... Niech zgadnę. Chodzi o Sola, co? Jak ty mnie znasz. Aha. Do zobaczenia. Ej, stój! Do kogo? Mam tu sprawę do załatwienia. Może po prostu się odpierdolisz i nikt nie będzie żałował. Od razu tak na poważnie? Ja przecież tylko pytałem. Dobra. Slacz, przepuść pana. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przeznaczę, pojebany chudzielcu? Powinieneś. Chyba, że chcesz mieć na karku moks z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź, załóż sprawę w sądzie. Nie, daj mi spokój! Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Nic ci nie jestem winna. Poza 20 paczkami. Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, szmato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać. Cześć, Vi. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty! Poczekaj na swoją kolej. Znasz tego Reapera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Hej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Evelyn była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Psst,
Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę. Będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Myślisz, że Evelyn gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak. Bo chcę, żeby się szybko znalazła. A z drugiej strony mam nadzieję, że nie. Bo boję się, co ten pojeb mógł z nią zrobić. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwania. Evelyn potrafi przyciągać ludzi. Pracowałaś w Chmurach? Tak, edytowałam im Braindance. Tam poznałam Evelyn, Toma i resztę. Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Muszę z nim porozmawiać. W tej chwili. To bardzo ważne. A myślisz, że my tutaj przyszłyśmy malować paznokcie? Ja was mogę przypuścić. Czy możesz otwierać usta? Mitzi, ty to jesteś jednak cipa. A ty przynajmniej zapukaj tam i zapytaj, kiedy on skończy. To jest klinika, a nie jakaś pralnia samoobsługowa. Wszystko mi się Chodźcie śmiało. Wchodzimy. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Brzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Wchodzimy? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Wiem, że trafiła do twojej kliniki. Ach, Evelyn. Więc o nią chodzi. Gdzie ona jest? No, to grubszy temat. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Zwyrol. Szukacie jakiejś znajomej? Wiesz co? Jeździłem kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Błagam, nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Szukacie jakiejś znajomej? Słyszałem, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczep. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Nie rozśmieszaj mnie. Już to mówiłem. Szukam Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą zapytaj, kogo chcesz.
Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, dopieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie. Język ci nie działa? Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłem jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się. To tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Forrest. To nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówią na niego Woodman. Pracuje w domu lalek. Czyli rozmawiałeś z nim? To ja zadaję pytania. Czy Woodman przyprowadził do ciebie Evelyn? Przyprowadził? To za dużo powiedziane. Ona nie była w stanie chodzić. Prawdę mówiąc, to nie była w stanie robić niczego. Nie powiedział, jak ma na imię. Nazywałem ją Laleczką. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt? Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak na trenerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. To ma sens. Przejdź do puenty. Puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz! Co z nią zrobiłeś, pojebie? Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Widzę, że jesteś prymitywem. Nie warto na ciebie marnować słów. Zabrali ją faceci ze studia braindance'owego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Więcej konkretów. Co to za studio? Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Tam się nie wchodzi, okej? To mój prywatny pokój. Pozwoliłam jej wrócić do domu lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Uwierz mi, w porównaniu z szumowinami, jakie na co dzień widuję, ten cały Fingers nie jest aż taki zły. Ja pierdolę, Vi! Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o ataki z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć.
Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindensów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Znam fikserkę z Westbrook. Zadzwonię do niej, może coś będzie wiedziała. Fikserzy nie rozdają informacji na lewo i prawo. Zrobiłem dla niej parę rzeczy. Zobaczymy, co powie. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Cześć, V. Czego potrzebujesz? Szukam braindensów. Takich bardzo konkretnych. To znaczy? Na nośniku mają logo w kształcie ćmy. O. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to w tym temacie doradzam ostrożność. Wiesz, kto i gdzie produkuje takie braindensy? A ty wiesz, na czym polega rola fiksera? Może ja ci to wyjaśnię. Ja nie tylko finalizuję transakcje. Wiem przede wszystkim, jak dokonać niemożliwego. Czyli? Czyli jak sprawić, żeby i nabywca, i dostawca, i pośrednik nie tylko zostali przy życiu, ale też mogli dalej działać, każdy w swojej branży. Dlatego nie pytaj mnie więcej, kto, gdzie, z kim i dlaczego. Możesz mi załatwić takie nagranie? Jesteś niezły w tym, co robisz. I mam nadzieję, że jeszcze razem popracujemy. Więc zrobimy tak. Zdobędę to dla ciebie. Spodziewaj się przesyłki. Dzięki, Wakako. Gdzie ją odbiorę? Mój człowiek zostawi ją dla ciebie w dyskretnym miejscu. Zaraz prześlę ci koordynaty.